Dzień dobry, nazywam się Ilona Stelmesiewicz, jestem redaktor naczelną dwumiesięcznika szkółkarstwa i portalu szkółkarstwo.pl. Spotykamy się dziś, aby porozmawiać o nawożeniu bylin. Przez ostatni tydzień mieli Państwo możliwość zadawania pytań ekspertowi WIS z zakresu nawożenia bylin na naszym profilu na Facebooku i za pośrednictwem maila. Odpowiedzi na nie udzieli Piotr Chmielowiec z firmy ICL, która jest producentem między innymi nawozów o kontrolowanym uwalnianiu składników pokarmowych Cereo Smokot oraz nawozów rozpuszczalnych Peters Professional i Universal. Witaj Piotrze. Dzień dobry, witam Państwa i witam Cię, Ilonko. Od kilku już lat obserwujemy zwiększenie zainteresowania konsumentów bylinami, co zapewne też zaobserwowałeś, a za tym idzie coraz większa produkcja tych roślin w Polsce. Przestały one być jednocześnie domeną szkółkarzy i coraz częściej spotykane są w ofercie gospodarstw kwiaciarskich. O ile byliny wczesnowiosenne, na przykład floks, szydlasty, żak winogrodowy czy skalnica, są już od dłuższego czasu w asortymencie, o tyle całkiem nowym kierunkiem jest produkcja przez tą grupę ogrodników, czyli kwiaciarzy, bylin w dużych pojemnikach. Na sukces w uzyskaniu wysokiej jakości bylin składa się wiele czynników. Które Twoim zdaniem, Piotrze, są najważniejsze? Czy odwiedzając producentów spotykasz się z powtarzalnymi problemami? Najczęstszymi problemami, z którymi spotykam się u producentów, to jest mnogość jakby gatunków i skumulowanie tej produkcji na małym obszarze. Moim zdaniem, żeby wyprodukować rośliny dobrej jakości, to trzeba od samego początku zainwestować w dobre surowce do tej produkcji. Zacząć od dobrego podłoża, o dobrej przepuszczalności, dobrej doniczki. A kluczem jakby do samego sukcesu to jest jakość wody używanej do podlewania roślin w sezonie. Jeżeli znamy swoją wodę, wiemy, jakie ma parametry, to będzie niewątpliwym sukcesem w dalszej produkcji i unikniemy ewentualnie później różnych błędów, niejasności, pytań, co się dzieje z moją rośliną, skąd daję wszystko, a nie rośnie. Panie Piotrze, o co chodzi? Bardzo, bardzo wiele osób zapomina o tym najprostszym rozwiązaniem, jakim jest jakość wody. O jakości wody temat ten się przewija bardzo często, natomiast odnoszę wrażenie, że przez wielu producentów jest jakby pomijany, zaniechany, a należy się jednak bliżej przyjrzeć temu Dokładnie. problemowi. Przejdźmy zatem do konkretnych problemów, które wskazali nam producenci. Pan Paweł zwrócił się do nas z takim pytaniem. Produkuje byliny wiosenne w małych doniczkach o średnicy 11-12 cm. Stosuje nawożenie płynne. Jednak jesienią, gdy są częste opady deszczu, ich liście stają się jasne, a rośliny wyglądają na niedożywione. Częściej zapadają wtedy na choroby. Jaki schemat nawożenia jest najlepszy i bezpieczny dla bylin w małych pojemnikach? Jeżeli ktoś opiera swoją produkcję roślin, tu w przypadku bylin, o nawozy rozpuszczalne w wodzie, no to co mówiłem chwilę temu, pierwszym sukcesem jest poznanie tej wody, czyli zrobić analizę wody, wiedzieć, co to jest za woda, jakie ma parametry i w oparciu o to można opracować schemat nawożenia o nawozy rozpuszczalne w wodzie, dostosując albo do konkretnego gatunku, albo do jakiejś tam grupy. Jeżeli ktoś ma na kontenerowni zgrupowane te byliny w jakichś grupach, można to wtedy dokładnie dopasować. My generalnie jako w swojej firmie w ICL polecamy, żeby używać nawozy otoczkowane, o kontrolowanym uwalnianiu składników pokarmowych. Tu mam na myśli nawozy z grupy Osmokot. I w przypadku bylin polecalibyśmy nawozy
z przewagą potasu, żeby uzyskiwać rośliny krępe, ładnie kwitnące, dobrze wybarwione. Do takiego schematu jakby uprawy to można też dopasować w taki sposób, że dawkę danego nawozu, żeby właśnie uniknąć tych przypadków, że później coś w końcówce sezonu mi nie działa, bo są niedożywione, nie wygląda, jest za wilgotno, to tą dawkę należy oprzeć o gatunek i na kiedy ta roślina ma być wyprodukowana. I w takim schemacie można powiedzieć, że dawka osmokotu 3-4 miesięcznego przy krótkiej produkcji bylin to będzie jakieś 1 do 0,5 grama, czy 1,5 grama na litr, czyli 1,5 kg na metr sześcienny podłoża, a skrajna dłuższa dawka osmokotu 5-6 miesięcy to jakieś 2,5 grama na litr podłoża bądź 2,5 kg na metr sześcienny, plus do tego zapobiegawczo jeszcze dodatek mikromaksu 200 gram na metr sześcienny podłoża. To razem wymieszać i myślę, że nie będzie tych problemów, o których Pan tutaj pisze. Dziękuję bardzo. Byliny wiosenne są jeszcze o tyle specyficzne, że one bardzo długo nie pokazują objawów niedoboru. Mam na myśli tutaj na przykład floks czy skalnicę, a wiosną, kiedy już w zasadzie powinniśmy mieć towar gotowy do sprzedaży, trudno jest nadgonić błędy nawożenia z jesieni. Tak, no ale wiesz, najczęściej jest tak, że te byliny wczesnowiosenne sadzimy rok wcześniej, jesienią, we wrześniu, w sierpniu. I wtedy polecalibyśmy zastosowanie nawozów jeszcze dłuższych, na przykład 8-9 miesięcy HK w dawce, tam średnio 3 gramy dla roślin mniej wymagających, a dla roślin bardziej o większych wymaganiach nawet do 4 gram na litr podłoża. I wtedy to zapewni nam wzrost i jesienią, i jeszcze super jakość tego materiału w okresie sprzedażowym, wczesnowiosennym, a nawet, co jest bardzo ważne, później ta roślina jeszcze będzie żyła z tego nawozu u klienta finalnego. I jakbym mówił, o tym bym nie zapominał, żeby nie bać się dać tego dłuższego nawozu, żeby on jeszcze pracował u klienta finalnego i ten klient finalny później wróci do nas, do ogrodnika, zadowolony, że ma super jakościowo roślinę. Zaprocentuje to. Dokładnie. Pani Monika skierowała do nas takie pytanie. Czy w produkcji bylin wiosennych z sadzeniem ukorzenionych sadzonek do doniczek na początku września powinno się używać nawozów otoczkowanych działających 3-4 miesiące, czy lepiej tych o działaniu 5-6 miesięcy? No to tutaj już częściowo jakby chwilę temu odpowiedziałem na to pytanie. Jeżeli mówimy o produkcji tych bylin wczesnowiosennych z terminem jesiennego sadzenia, to 3-4 bym w ogóle jakby nie stosował tego produktu. Skupiłbym się na 5-6 miesięcy, a nawet na 8-9 miesięcy. Dziękuję. Kolejne pytanie jest od pana Jacka, który zaczyna produkcję bylin wiosennych w 36 lub 37 tygodniu roku, czyli takim standardowym w zasadzie terminie. Do nawożenia wykorzystuje tylko nawozy rozpuszczalne. Jego pytanie brzmi, kiedy ostatni raz przed zimowaniem powinny być podane nawozy? Tutaj jakby do końca tego nie można tak określić jednoznacznie do kiedy. Generalnie jest nawozy powinniśmy przerwać stosowanie, gdy widzimy, jak się zachowuje aura na zewnątrz, pogoda. Gdy będzie wychładzało się, rośliny jakby zaczynają automatycznie wchodzić w okres spoczynku, no to przestajemy nawozić nawozami właśnie tymi rozpuszczalnymi.
przypadku, gdy ktoś zastosował, oparł się o nawozy o spowolnionym działaniu, też granulka pod wpływem temperatury będzie się zamykała i ta sól, która jest rozpuszczona z granulki, nie będzie wydostawała się na zewnątrz i też ta roślina już nie będzie pobierała tych składników z podłoża. Należy też pamiętać, jeżeli mówimy to o nawożeniu w oparciu o nawozy rozpuszczalne, żeby pod koniec tego okresu wegetacyjnego, gdy już mamy tą roślinę nabudowaną mniej więcej, żeby stosunek azotu do potasu był mniejszy i przewaga potasu powinna wynosić jak 1 do 3, a nawet 1 do 6 w nawożeniu tym końcowym już późną jesienią. Dobrze, mam nadzieję, że pan Jacek będzie usatysfakcjonowany odpowiedzią. Generalnie jakby zachęcam producentów do kontaktu z nami, ze mną czy z moimi kolegami w kraju. Wtedy szybciej i więcej informacji tych jeszcze możemy podać w trakcie uprawy, czy przed uprawą, czy ruszeniem z pomysłem na uprawę bylin. I zapewne konkretnie dla konkretnego dopasować dokładnie do gatunku, nawet do gatunku, nie? Dobrze. Pani Klaudia. Pani Klaudia pyta, czy zalecane jest nawożenie bylin sadzonych na terenach zieleni miejskiej? Czy w ogóle jest to potrzebne? Pytanie jak najbardziej rozumiem, bo wiele osób uważa, że byliny sobie same poradzą, a nawożenie to dla wielu jest postrzegane jako dodatkowy koszt. Jakie są Twoje zalecenia? No generalnie powiem, że nawozić, no bo trzeba nawozić, ale jakby zacząć tak od początku, no to żeby wiedzieć, tak jak w przypadku wody, o nawozach rozpuszczalnych mówiłem, żeby znać, co jest w wodzie, tak warto zrobić analizę gleby, tam gdzie te byliny będziemy sadzili, jeżeli mówimy o takich nasadzeniach, nie wiem, na skwerach, bo często ta ziemia jest tam po budowie różna, chociaż tak. Nie jest tam na pewno coś tam nawiezione, wymieszane, ale tam na pewno jest nieraz na pewno marnej jakości. To po pierwsze zrobić analizę gleby i w oparciu o to można dopasować już konkretne nawet dawki, tutaj też bym się oparł o nawozach otoczkowanych, spowolnionych, konkretne dawki, a takie średnie dawki na przykład osmokotu potasowego to jest jakieś 40 do 50 gram na metr kwadratowy tego samego nawozu osmokotu HiK, który używamy na przykład przy produkcji tych roślin, albo oprzeć się też o nasz taki nowy nawóz przeznaczony na tereny zieleni, Landscaper Pro o nazwie Flora, o składzie 5, 19, 11, w dawce około 35 gram na metr kwadratowy. Mhm. To przy sadzeniu, niezależnie od niej, czy to będzie wczesne sadzenie, późnoletnie sadzenie, czy w środku lata, no bo jak te rośliny mamy w pojemniku, to wiadomo, możemy je nasadzać w każdym momencie praktycznie, nie? Rozumiem. Kolejne pytanie dotyczy ponownie produkcji w gospodarstwie. Pani Patrycja pyta, jaka forma azotu będzie najlepsza, żeby pobudzić wiosną byliny do wzrostu? Rozumiem, że w tym roku spotykasz się z takimi pytaniami. Jaka forma azotu? No generalnie ta, która najszybciej zaczyna działać, najszybciej rośliny ją pobierają, czyli to jest forma azotanowa, NO3 z minusem. Ona jest najszybciej pobierana przez rośliny, daje najszybszy efekt, jeżeli mówimy o takim nawożeniu przez podlewanie. Mhm. I jeżeli dobieramy nawozy do podlewania, to tak dobierać, patrzeć na skład danego nawozu, żeby tej formy w stosowaniu wiosną w tym danym nawozie było jak najwięcej, nie? Jeżeli mówimy o późnoletnim jakby stosowaniu, czy w ciągu lata, gdy już mamy rośliny nabudowane, są liście,
to najlepszą formą do szybkiego jakby odżywienia roślin to jest forma mocznikowa, żeby ją podać, by jej dużo było w danym nawozie. Dziękuję bardzo. Kolejne pytanie od pana Bartosza. Co może być przyczyną jasnych przebarwień młodych liści u szałwii? Stosują te same nawozy u wszystkich bylin. Jest to osmokot hajka 5-6-miesięczny w dawce 2 kg na metr sześcienny podłoża plus nawożenie płynne. A tylko u szałwii mam taki problem. Sorry, się uśmiecham, ale tutaj wiesz, to takie jest jakby trochę wróżenie z fusów, nie widząc tej rośliny, bo patrząc na zdjęcie, to też można coś jakby wywnioskować, ale z samego opisu to nie zawsze można jednoznacznie jakby odpowiedzieć na tak postawione pytanie. To też jakby wrócę do podstaw. Jeżeli widzimy jakieś objawy, nie do końca jesteśmy pewni, co to jest, no to po pierwsze robimy analizę podłoża z tej uprawy, z tej doniczki. Też wiedząc, jaką mamy wodę, jeżeli mamy, to znowu wracamy do kwestii wody, jeżeli znamy wodę, to już nam by się to, wiesz, bardziej składało. Jeżeli mówimy, że ma wszystko ta roślina, czyli zastosował niby osmokot w dobrej dawce, może troszkę bym większą podał, ewentualnie ciekawe, czym uzupełnia i jak często uzupełnia nawozami rozpuszczalnymi, tego też nie wiemy, ale często takie przyjaśnienia roślin są powodowane, że wzrasta pH podłoża w uprawie, w doniczce i najczęściej jest wtedy nie pobierane z podłoża żelazo i ono jest nieprzyswajalne z powodu wzrostu pH w doniczce, w podłożu. A to może mieć miejsce, może mieć to związane z tym, że mamy za wysokie pH w wodzie i dużo kwaśnych węglanów i to wpływa z czasem, podlewając, na wzrost pH w doniczce, a przez to jest to żelazo później, chociaż jest to w tych nawozach, jest to niedostępne, niepobieralne przez rośliny. Ratunkiem tutaj może być podanie nawozu zakwaszającego, żeby obniżyć pH w doniczce. Podstawą jest jednak wykonanie analizy podłoża. No to tak, wiesz, no, jakby, nawet jak żeby było ten pan, czy ten, nie, to pani, tak? Pani. Pan, jakby było nawet zdjęcie, to by było lepiej, zawsze można było to bardziej jakby, wiesz, sprecyzować. Rozumiem. Ale zainteresowani, jak powiedziałeś, mogą się kontaktować bezpośrednio z wami, z przedstawicielami firmy ICL, więc więcej wskazówek i informacji na pewno uzyskają, kontaktując się bezpośrednio. Kolejne pytanie od pana Marka, który produkuje byliny wiosenne. Pisze, że co roku ma problem z ubiorkiem, którego najmłodsze liście żółkną, skręcają się, a ich krawędzie brązowieją. Co może być tego przyczyną? Czy to kwestia złego nawożenia? No to już jest bardziej jakby szczegółowy opis tego niedoboru. Też lepiej byłoby to robić ze zdjęcia, ale po tym klasycznym jakby opisie, no to jakby mi nasuwa się niedobór wapnia, że roślina nie pobiera tego pierwiastka z podłoża lub go nie, wręcz nie ma, nie? W tym podłożu. I tutaj też albo, żeby tego uniknąć, no to znowu analiza, jeszcze raz analiza podłoża, analiza wody. Jeżeli już coś takiego się pojawiło, widzimy, no to zastosowanie do podlewania lub do oprysku roztworu saletry wapniowej, albo to, co jest najlepsze, lepiej, jak stara metoda, przysłowie mówi, lepiej zapobiegać niż leczyć, zastosować nawóz spowolniony z wapniem, mamy taki akurat w ofercie, osmokot Kalmak, który jakby zapobierze tym niedoborom, jak od tego pierwiastka w roślinie.
Mamy jeszcze pytanie od pana Marcela. Poniekąd już udzielałeś odpowiedzi na to pytanie. Pan Marcel zastanawia się, jaki jest optymalny schemat nawożenia bylin produkowanych od jesieni na kontenerowni. Kiedy należy zmniejszyć dawkę azotu, żeby nie obniżyć odporności roślin na mróz? No tak mówię, no to jest jakby podobne pytanie, które było już tam chwilę wcześniej. To jeżeli byśmy oparli swoją produkcję tylko o nawozy rozpuszczalne, no to generalnie zasada tak. Dajemy na początku, po posadzeniu, pierwsze dwa podlania, nawozy z przewagą fosforu, aby rozbudować system korzeniowy, żeby rośliny się dobrze związały z podłożem. I tu może być przykładem albo Peters Plant Starter 10-50-20 lub Universal Żółty 12-30-12, tam w zdawce 1 gram na litr. Następnie przechodzimy jakby do budowania masy rośliny, czyli albo równy stosunek azotu do potasu lub lekka przewaga potasu w pożywce w tym początkowym okresie. I tutaj może być przykładem Universal, nie wiem, niebieski na przykład, lub w zależności od gatunku może być Universal pomarańczowy. Gdy mamy już jakby tą roślinę nabudowaną i jest już, to widzimy, wegetacja jakby chyli się ku końcowi, spadają temperatury, no to wtedy praktycznie przestajemy już nawozić nawozem z przewagą azotu, a wkraczamy ze znaczną przewagą potasu, żeby tą roślinę jakby wyciszyć, przygotować do spoczynku, i czym więcej roślinie podamy w tym okresie potasu, w tym ona jest bardziej odporna na przemarzanie, wręcz na wymarzanie w okresie i późno jesiennym, nawet zimowym. Mhm. Czy w produkcji bylin zaleca się stosowanie mikroelementów, nawozów mikroelementami? Tak, my w naszej firmie ICL wręcz polecamy zastosowanie mikroelementów. To, co już mówiłem też chwilę temu, lepiej zapobiegać niż leczyć. Lepsza jest profilaktyka niż później szukanie rozwiązań na szybko, co się dzieje. I generalnie do tego schematu z osmokotami wstawiłbym jeszcze 200 gram Mikromaxu Premium jako dodatek na 1 metr sześcienny podłoża, żeby to wymieszać z podłożem, gdy przygotowujemy to podłoże, plus do tego odpowiednią dawkę osmokotu w czasie przygotowania podłoża do sadzenia roślin. I wtedy jakby mamy wręcz pewność, że ta roślina będzie miała dostępne mikroelementy w podłożu. A producent będzie miał podstawę do uzyskania wysokiej jakości towaru. Generalnie zależy nam wszystkim na tym, żeby kupować rośliny super jakości, a jeżeli producent odpowiednio te rośliny przygotuje z super jakością, to na pewno nie będzie miał problemów ze zbytem dobrej jakości rośliny, która wręcz będzie zachęcała, uśmiechała się do klienta: kup mnie, przesadź mnie w inne miejsce, ciesz się mną w swoim ogrodzie. System naczyń powiązanych. No dokładnie. Wszyscy z tego korzystamy. Dokładnie. Przyjemnie jest spacerować, nie wiem, po skwerach, gdzie są nasadzenia bylin różnokolorowych, kwitnących. Inaczej się w takim środowisku miejskim odpoczywa niż zaniedbanym. Oczywiście. A byliny są coraz bardziej widoczne także na terenach zieleni miejskiej, więc... Dokładnie. To też zależy od miasta, jak miasto, dane miasto dba o to. Dobrze, to dziękujemy naszemu ekspertowi, Piotrowi Chmielowczowi, za te odpowiedzi. Tak jak nasz prelegent powiedział, zachęcamy do kontaktu z przedstawicielami firmy ICL, którzy po rozmowie, po bezpośrednim obejrzeniu plantacji, uprawy
będą potrafili opracować schemat nawożenia i doradzić w tym zakresie. Dokładnie. Na pewno w swojej ofercie mamy wiele rozwiązań, które możemy dostosować do specyfiki danego gospodarstwa i na pewno te rośliny urosną wyśmienicie. O ile jakość wody będzie dobra? Zapominajmy o podstawach, o tej jakości wody, jakości podłoża, później samej techniki ustawienia, rozstawienia na kontenerowni, żeby o tym nie zapominać, o takich naprawdę podstawach. Nawóz to jest później tylko dodatkiem do tego wszystkiego. Jeżeli unikniemy tych początkowych naprawdę błędów w początkowym założeniu, później życie na pewno staje się prostsze w oparciu o nasze nawozy. Dziękuję w takim razie. Proszę bardzo. Do zobaczenia. Do zobaczenia, dziękuję. Pozdrawiam.